Szanowni Państwo, Jan Paweł II, nasz wielki rodak, był nie tylko śmiało można powiedzieć największym z Polaków, ale także był jedną z najwybitniejszych postaci w historii świata. Wpłynął na losy świata, wpłynął w sposób pokojowy, swoją pokojową, ciepłą miłością, swoją misją, zmieniał narody zmieniał na lepsze, obalał złe systemy, to na pewno jemu również zawdzięczamy naszą wolność, my w Polsce. To on obudził polski naród w 1979 roku w swojej pierwszej pielgrzymce. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że to także dzięki niemu powstała Solidarność. Ten wielki, unikalny ruch w historii świata, który również doprowadził do naszej wolności, do naszej niepodległości. A więc papież Jan Paweł II był nie tylko wybitną postacią naszej historii, ale także historii świata. Był twórcą polskiej wolności, twórcą solidarności. Jan Paweł II, nasz wielki rodak święty dzisiaj, to także ten, który najbardziej dbał o rodzinę, o polską rodzinę, o to, aby rodzina była na szczycie dekalogu spraw wszystkich, którzy prowadzą nawę państwową, samorządową, wszystkich, którzy zajmują się sprawami publicznymi. Jan Paweł II jednocześnie dbał o tożsamość narodową. Dla niego wspólnota narodowa była wielką wartością. I tych kilka jego poglądów ujętych w jego dziedzictwo jest naszym niezaprzeczalnym, dzisiaj wielkim i bardzo ważnym fundamentem, na którym chcemy budować lepszą przyszłość. Ale niestety ten fundament, cegły tego z tego fundamentu są dzisiaj wyjmowane przez różne środowiska, zwykle środowiska lewackie, lewicowe, liberalne. Trzeba wprost powiedzieć, drodzy rodacy, że 41 lat z okładem po pierwszym zamachu na papieża. Dzisiaj mamy do czynienia z drugim zamachem na Jana Pawła II. Mamy do czynienia z zamachem na jego dziedzictwo, na jego myśl, na jego miłość do Polski. Są środowiska, niestety również bardzo bliskie Platformie Obywatelskiej, które chcą obalać pomniki Jana Pawła II, które chcą zabierać imię Jana Pawła II szkołom, szpitalom, którzy, które chcą niszczyć jego dobre imię. Wiemy też, że filmowcy, reporterzy z bezpośredniego kręgu Platformy Obywatelskiej już dzisiaj mają przygotowane filmy szkalujące dobre imię Jana Pawła II. Dziś jeszcze obawiają się je ujawnić ale mają nadzieję zaraz po 15 października, po najbliższych wyborach, ruszyć z potężnym atakiem na Jana Pawła II. Wzywam zatem moich wszystkich rodaków, którym imię Jana Pawła II jest bliskie. Nasz wielki rodak potrzebuje dzisiaj naszego wsparcia. Nasz wielki rodak potrzebuje dzisiaj dobrego słowa o nim i pomocy. W obronie Jego dobrego imienia tak jak on bronił nas przez dziesięciolecia. Dziś on potrzebuje nas, drodzy Państwo, drodzy rodacy. Dzięki temu obronimy naszą tożsamość narodową, obronimy polską rodzinę, bo Jan Paweł II był tym człowiekiem, dla którego te wartości były zawsze najważniejsze. Brońmy. Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża, wielkiego rodaka. Brońmy jego dobrego imienia. Dziękuję, Dziękuję panie premierze.